Sponsorem programu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. Przewoźnik zapewniający usługi na najwyższym poziomie. Witam Państwa w poniedziałek 12 września ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Militaria na Placu Krakowskim, Arena Motoshow, Remis Piasta Gliwice i Płatne Parkowanie. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Niedzielny piknik militarny na Placu Krakowskim przyciągnął tłumy miłośników obronności. Prezentowane były zarówno modele, jak i pełnowymiarowe egzemplarze czołgów różnych typów i innych wozów bojowych. Swoje stanowiska miały także gliwickie jednostki wojskowe AGAT i 6 Batalion Desantowo-Szturmowy, gdzie można było zapoznać się z żołnierskim ekwipunkiem, potrzymać w rękach znajdujące się na wyposażeniu armii karabiny maszynowe oraz zwyczajnie porozmawiać z żołnierzami elitarnych jednostek. Mimo palącego upału plac niemal przez cały czas pełny był odwiedzających. Powodem był zapewne fakt, że w mieście, gdzie produkuje się i remontuje wozy bojowe, możliwość obejrzenia na żywo prawdziwego czołgu bynajmniej nie zdarza się co dzień. Chociaż zdarza się w innych miastach. Ostatnio było na przykład w Bytomiu dość duże manewry śląskie, a tak to w samych Gliwicach no faktycznie jest rzadka okazja, także można przyjść zobaczyć samemu, ocenić. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby pochwalić się naszymi osiągnięciami, naszymi czołgami, które kupujemy czy też budujemy od podstaw. Wprawiamy do nich silniki, elektronikę, baterie, następnie sterujemy nimi tak, żeby wyglądały tak samo jak prawdziwe oryginały w skali 1:1. Możemy tutaj dzisiaj zobaczyć też model Leoparda, model Tygrysa, modele innych czołgów, modele również pojazdów opancerzonych, także wszystko to, co się rusza, to co jeździ zdalnie sterowane i mieści się w terminie szeroko pojętym wojsko, to jest tutaj i jak zwykle jesteśmy z naszym wojskiem polskim, żeby pochwalić się, pokazać innym, jak można spędzać wolny czas po pracy, nie tylko telewizja, Imperium i inne, ale też zabawa w modelarstwo. Dzisiaj na razie zaczynamy oglądać, ale najbardziej mi się wydaje, że wszystko, nie ten, co największe wrażenie zrobiło dla Ciebie, Erik? Czołgi? Inne? Nie powiesz nic, Pani? Nie. Nie? Nie, chyba nie. Ogólnie wszystko, cały pokaz, bo bynajmniej byłem w Opolu na przykład na dni. No ale tam starsze modele były, a tutaj było do obejrzenia w nowe modele, no to jest całość, wojsko mi się bardzo interesuje, więc ciężko tutaj się rozgadywać. To co tutaj widać, tak? W zasadzie nawet nie wiem jak to się nazywa. Może tam były fajne te... Boże, zabrakło słów. Powiedz, że te wozy bojowe są najlepsze na nasze polskie drogi, a nie... A to też, takim bym się chętnie przejechała. Bardzo fajnie jest zobaczyć na własne oczy faktycznie cały ten sprzęt, uzbrojenie Wojska Polskiego. Co mogę powiedzieć więcej? I sam fakt, że dzisiaj na placu obecni są komandosi jednostki specjalnej AGAT. Jestem naprawdę pod wrażeniem pracy tych chłopaków, dzięki czemu ja jako Polak naprawdę czuję się bezpiecznie, wiedząc, że tacy ludzie faktycznie dbają o bezpieczeństwo kraju i nie samego. W sobotę parkingiem przy parku handlowym Arena zawładnęły szybkie auta i motocykle. Moc atrakcji czekała na każdego bez względu na wiek czy płeć. Wyścigi wraków, monster truck, rozjeżdżający stare samochody, pokazy motocyklowe to tylko niektóre z nich. Z myślą o dorosłych przygotowano kurs płynnej jazdy, symulację poślizgu, a także slalom motocyklem. Najmłodsi uczestnicy mogli z kolei pojeździć gokartami. Dokładnie. Arena Motoshow to przede wszystkim impreza motoryzacyjna, więc mamy pokazy Monster Trucka, który właśnie za nami miażdży samochody. Mamy wyścigi wraków, mamy
przejażdżki pojazdami gąsienicowymi, mamy przejażdżki również Monster Truckiem, mamy pokazy stanterów, Rafał Pasierbek, mistrz świata w stancie motocyklowym, Leo Stant, czyli jedyny w Europie stanter na kładzie. Mamy pokazy bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego. Dobra zabawa, wszystko robimy dla ludzi tutaj zebranych, także na Moto Racing Arena. No i myślę, że fajna impreza, pogoda dopisuje jak nigdy, wrześniowa, niczym latem, no i działamy, bawimy się. Jaki program na dzisiaj dla widzów przewidziałeś? No dzisiaj mam do dyspozycji 3 motocykle, zawsze 2 lata temu jak ostatni raz tutaj byłem, używałem tylko jednego, teraz mam 3 motocykle, 2 duże motocykle MT-07 i R6 Yamaha o różnej charakterystyce i też taka wisienka na torcie w postaci małej Yamahy TTR50. No myślę, że to wszystko fajnie się komponuje i ludzie się dobrze bawią. Od dziś kierowcy w Gliwicach mogą skorzystać z nowej formy wnoszenia opłat w strefie płatnego parkowania. Systemy Mobilet i Pango stanowią wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletów parkingowych. Dają możliwość zakupu biletu zawsze i wszędzie, bez konieczności szukania parkomatu czy posiadania gotówki na jego zakup. Aplikacje mobilne dają także możliwość przedłużenia ważności biletu parkingowego z dowolnego miejsca w zależności od potrzeby. Systemy są dostępne we wszystkich sieciach komórkowych, zarówno dla numerów z abonamentem, jak i na kartę. Wszystko, czego potrzebuje użytkownik, to telefon komórkowy z zainstalowaną bezpłatną aplikacją oraz dostępem do internetu. Piast Gliwice pod wodzą nowego starego trenera Radosława Latala mierzył się w sobotę z Górnikiem Łęczna. Piłkarze i kibice ewidentnie zdążyli stęsknić się za czeskim szkoleniowcem. Do tego meczu przystąpili z wyjątkowym animuszem. Przy ogłuszającym dopingu niebiesko-czerwoni w 10 minut zaaplikowali gościom 2 bramki, a po 25 minutach było już 3-0. Pierwsze gole dla Piasta strzelili w tym meczu Marcin Pietrowski i Maciej Jankowski. Później z Gliwiczan zeszło jednak powietrze i do szatni schodzili z wynikiem 3-1. Co więcej, końcówkę grać musieli w 10 po czerwonej kartce dla Michała Masłowskiego. I to właśnie końcówka najbardziej pozostanie wszystkim po tym meczu w pamięci. Najpierw w 90, a później w 95 minucie 2 gole dla gości zdobył bowiem Javi Hernandez i Górnik mimo fatalnego początku niespodziewanie wywiózł z Gliwic 1 punkt. Z pewnością nie tak kapitan Radosław Murawski wyobrażał sobie swój jubileuszowy 100. występ w niebieskim o czerwonych barwach. Początek meczu był dobry z naszej strony. Robiliśmy bramku. Ta gra wyglądała tak, jak jsme mluvili na rozprawie. Všecko dobré. Střelili jsme, dali jsme 2. bránku. Bohužel potom padla 3. potom jsme zrobili taký blond. V té 40. minutě jsme přešli na 4 obránci, na 4 obránce. Gra się o 3 punkty zawsze, ale w przypadku, gdy przegrywa się 3-0, 3-3, myślę, można traktować jako wynik dobry. Zwłaszcza zdobywając bramkę w ostatniej minucie, to świadczy o tym, że ten zespół do końca wierzył w to, że można ten mecz nie przegrać. To znaczy, że w zespole jest duch. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Serdecznie dziękuję za uwagę i przypominam, że można nas oglądać w sieciach światłowodowych Imperium Telekom, a także poprzez stronę tvimperium.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia naszych portali społecznościowych. Po programie jeszcze pogoda, a na kolejne wiadomości zapraszam już jutro o stałej porze.